Kontra, jeden strzał, trzy karawany. Może to być dość ciekawy mecz, obie drużyny wydają mi się być mocne. Miałem okazję poznać trochę manieczki, no to sobie chłopaki radzą. Jestem ciekawy, jak jeden strzał, trzy karawany radzi. Widzimy, że udało im się przełamać przegraną pierwszą rundę. Teraz to terroryści biorą się za to, żeby wygrać w pewnym sensie rundę pistoletową. No żeby to pierwsze te trzy rundy padły właśnie na ich konto. No widzimy, że im to się bez problemu udaje. Już tylko dwóch antyterrorystów przy życiu i w tym momencie tylko Hustler zostaje sam i czeka tutaj w trupie na swoich przeciwników, żeby zdjąć jakąś broń. Ma teka w swojej ręce, więc może mu się udać. No i widzimy, Hustler cofa się w odpowiednim, ale jednak ginie tu od Frozena. No i mamy drugą rundę dla drużyny, jeden strzał, trzy karawany. No i antyterroryści, tylko widzimy P250 zakupione. Nic więcej tutaj nie będą kupować. To jest runda tylko po to, żeby zagrać. Chociaż mogą ją przełamać, no byłoby ciekawie, jakby się udało im to przełamać. No teraz tutaj rushuje, ale to Avoid zdobywa fraga. No i już jest bliski zdobycia drugiego, tam bardzo mocno obity Frozen. Ale nie może go trafić w końcu, nie, na szczęście udaje się tego fraga zdobyć. Jacob gdzieś tu z P90 musiał pomóc. No i ta P90 zrobiła swoje, dwa fragi dla Jacoba, ale terroryści w opałach, bardzo mocno obijany PRN. On tutaj zawkął na midzie, już tych HP nie wiele na swoim koncie. No i Niru na plecach, ale on nie ma naboi, po co on przeładowywał w takim momencie? Nie, no wielki błąd Niru, nie wiem dlaczego on przeładował w tym momencie, kiedy miał 42 kule, by miał spokojnie tego fraga. A tak Soulch dalej jest przy życiu. No i Ciakło doskonale wie, gdzie jest jego przeciwnik i zdobywa headshota na Soulchu, który miał podniesioną awkę po swoim koledze. No i tak jak ja mówiłem, manieczki się odgrywają i teraz to oni są w przewadze. Udaje im się podjąć te eko i teraz to oni mają pieniądze, a jeden strzał, trzy karawany, tych pieniędzy nie ma. Ja takie gierki nazywam silly game, kiedy to wygrywa się rundę, kiedy ma się pistolety, ale nie potrafi się wygrać rundę, kiedy to się ma przewagę karabinów. No i tutaj nietrafiony strzał od Niru, nie można popełniać takich błędów. Ten frag by się przydał, ale się poprawia i teraz bez problemu trafia w Jacoba. Devout dokłada coś od siebie, ale Frozen i No Stress bez problemu, kolejne fragi na ich koncie i mamy wyrównanie. Jest 3-3. Tutaj Psiaku zrobił to, co trzeba, czyli zabił swojego przeciwnika. Już tylko Soulch i No Stress przy życiu. No i Paka podchodzi galą. Zaraz będzie wejście na bombsite A. Tej antyterroryści nie są w stanie pilnować. Dwóch antyterrorystów na midzie. Nie mają ani awki, nie mają też żadnej innej broni z jakimś scope'em. No i będzie ciężko odbić ten bombsite, dlatego że paka podłożona na długo i w tamtą stronę udał się gracz No Stress. No i dobry nade tutaj Psiaku zabija swojego przeciwnika, zostaje przy życiu tylko No Stress. Mamy również smoga i to może pozwolić rozbroić bombę z większego problemu. Truczku tutaj postarał się o to, żeby przypadkiem jego zawodnik nie zginął gdzieś przy tych skanach od zawodnika do drużyny terrorystów. No i mamy kolejną rundę dla manieczków, je mamy 3-2. Terroryści w sumie mają już pieniądze na to, żeby grać jakieś akacze bez kamizelek, ale nie podejmują się tego, zagrają jeszcze jedno eko. Widzimy, będzie tu szybki rush na B. Ale tutaj w dobrym momencie rzucone flame, one powstrzymują ten rush. No i terroryści muszą zmienić taktykę, będą musieli zrobić coś innego w tej rundzie. No i mamy wyjście midem, tutaj na szczęście dwóch zawodników. Niro jest kryty i on może tutaj spokojnie pozwolić sobie na błędy, jakie to on popełnił. Bo dwa strzały nietrafione. Ale teraz to Frozen z fragiem.
No jeden z zawodników z terrorystów na bombsidzie, ale niestety on nie ma bomby, nie ma możliwości podłączenia. Bomba jest dopiero na gali. No i Frozen ginie, a bombside A jest już dobrze przypilnowany. No i teraz co zrobi Soulch? Czy postanowi wejść na bombside A, czy jednak to będzie rotacja na bombside B? W obecnej sytuacji ciężko będzie zrobić cokolwiek. Tym bardziej, że jest czterech antyterrorystów i w pełni uzbrojonych. No i Hustler bardzo blisko swojego przeciwnika. No i kto będzie lepszy? No tym razem jest to Hustler. Zdobywa fraga bez większego problemu. Mamy 4-2 dla manieczku. No i czekamy na kolejną rundę. Teraz terroryści mają pieniądze. Będą mogli grać kałachy, będą mogli grać granaty. Jestem ciekawy, co nam ciekawego pokażą. Co nam pokażą i właśnie w tej rundzie drużyna terrorystów. To będzie jakieś taktyczne wejście na któryś z bombsidów, czy po prostu pasywne granie i próba zdjęcia jakiegoś fraga. Najczęściej widzieliśmy, że drużyny grały bardzo defensywnie, tutaj nikt nie wykielał, no ale Soulch spróbował, no ale niestety Niru był lepszy. Tym razem nie spudłował i zdobywa fraga na swoim przeciwniku. Teraz to antyterroryści w przewadze. Terroryści bardzo spokojnie, no to już nieraz widzieliśmy na naszym turnieju w różnych meczach, że terroryści jednak bez problemu grają bardzo powoli. Tutaj nikt nie próbuje jakoś szybkich rushów czy bardzo agresywnego grania, szczególnie kiedy jest runda z broniami, jednak to chyba się nie opłaca. Widzimy, że te efekty rzadko w ten rush przynosi pozytywne efekty. Ale tutaj Hustler zdobywa fraga, no i terroryści będą mieli wielki problem, żeby tą rundę dograć. Tylko trzech przy życiu, ale No Stress na szczęście zabija swojego przeciwnika. No i Hustler w kolejnym pojedynku również wygrywa. Psiako dokłada fraga od siebie, no i manieczki 5-2. To Bucz, okej. Jak dobrze, że ciebie mam, przynajmniej jest komu mnie poprawiać. Wiem, że przynajmniej jedna osoba mnie słucha. No i terroryści teraz w rundzie Echo. Bardzo spokojnie zaczynają tą rundę. Spodziewam się tutaj próby wejścia jakimś środkiem, może galą. To może w sumie się udać, bo widzimy, że tutaj antyterroryści tej gali nie kryją. Ale Niru z pierwszym fragiem. Niru miał okazję i zdobywa drugiego fraga. Będzie miał zaraz trzecią, ale na szczęście terroryści przebiegają. Tym razem jednak się nie uda zdobyć trzeciego fraga. Tak jak mówiłem, jest wejście galą. Ale tutaj Niro, naprawdę świetna robota. Udało się zdobyć te dwa fragi i te wejście galą jest zupełnie nieudane. Castle w dobrym momencie wyszedł, udało mu się tutaj zdobyć fraga. No i bez problemu antyterroryści zdobywają tą rundę bez straty jakiegokolwiek fraga. No i czekamy na rozwój sytuacji. Antyterroryści spokojnie czekają na swoich przeciwników. Terroryści też rozstawieni po całej mapie czekają na jakąś okazję, żeby zdobyć jakiegoś fraga, żeby zyskać przewagę. No i terroryści w końcu zdobywają rundę. Antyterrorystów tylko dwóch przy życiu i ciężko będzie tą rundę ugrać, tym bardziej, że paka zaplantowana na długą, a w tamtą stronę zmierza jeden z zawodników terrorystów. Chociaż ostatnio paka też była zaplantowana długą, ale to nie wystarczyło do tego, żeby wygrać rundę.
No i psiaku naprawdę świetnie sobie radzi. O, w takich pojedynkach się nie myli. No i tym razem też z fragiem. Ale czy to wystarczy, żeby zdobyć tą rundę? Może być ciężko, bo tego czasu brakuje. Chociaż są defuse w rękach drużyny antyterrorystów. No i Hustler pokonuje swojego przeciwnika, zdejmując mu broń. No i AWP-ka w jego ręce trafia. Mimo to, że manieczki przegrały swoją rundę, to udało się z nią dość sporo broni. To może punktować w kolejnych rundach. Widzimy, że terroryści muszą mimo wszystko dużo zakupić i te finanse nie są aż tak dobre. Przy przegranej rundzie ciężko będzie o to, żeby w następnej nadal grać. No i znów mamy to samo, co w każdej rundzie. Terroryści bardzo spokojnie próbują tutaj znaleźć przeciwnika. Próbują znaleźć jakieś miejsce, które jakąś lukę w kryciu drużyny antyterrorystów. No i później będą próbowały wejść na bombsite, ale to na razie się nie udaje. Bo nawet jeżeli jest jakaś luka, to później jest gdzieś problem w tym, gdzieś nie wychodzą te wejścia na dany bombsite. No i Avoid niepotrzebnie tutaj skracał długą. W Anarchii ginie bez większego problemu. Na szczęście Suruczków bardzo piękne fragi na gali. Ale już nie będzie mógł wiele zrobić, bo otoczony jest z obu stron. Mamy też zawodników terrorystów od strony długiej. No i gdzieś tu NoStress wypatrzył głowę swojego przeciwnika. Bez problemu zdobywa tego fraga i tylko psiaku przy życiu. Jacob i NoStress będą walczyli o to, żeby podłożyć bombę i przeżyć. Ale to psiaku nie myli się jak zawsze. I on ten pojedynek wygrywa. No i mamy klacza. Jacob kontra psiaku, ale to Jacob tym razem okazał się lepszym refleksem. To on gdzieś tam namierzył tą głowę i akurat trafił. No i mamy 6-4 dla drużyny manieczków. W sumie skoro już na każdej mapie zastanawiam się nad tym, jaka jest strona tej mapy, znaczy której stronie jest lepiej, no to tym razem też zapytam, jak sądzicie, która strona jest lepsza na tej mapie? Chciałem to ocenić, ale zauważyłem, że na wszelkich turniejach Dust bardzo rzadko występuje. Nie wiem dlaczego profesjonalni gracze nie chcą grać Dusta. No i Jacob się zagubił tutaj ze swoim przeciwnikiem. Nie udało mu się go zabić. I Avoid zdobyła tego fraga, również dokłada drugiego. No i teraz antyterroryści z rundą. To było niesamowite, co się stało tutaj. Przejęli przez tego smoka. Gdzieś się pogubili, ale jednak to antyterroryści górą. Żeby udało się zdobyć tego fraga, no to mogła być to runda kolejna dla drużyny. Jeden strzał, trzy karawany, ale mamy jednak dla manieczki. Jej manieczki naprawdę świetnej przewadze. 7-4. Myślę, że to jest wynik wystarczający, żeby myśleć o wygranej po zmianie stron. I teraz terroryści, runda Echo, mają tylko jednego skauta tutaj. Jacob, jeżeli jakoś cudownie trafi w psiaku i to o, właśnie on przegra ten swój pojedynek. Ale tutaj Avoid, świetny skrót gali, udaje mu się zdobyć dwa fragi bez większego problemu. Ale bomba dalej na plecach Soulcha. Więc antyterroryści nie powinni tutaj za bardzo rotować, a widzimy, że już bombsite B jest pusty. Ale to wiele nie zmienia, ponieważ Peren i Frozen próbują wejść na bombsite A i niestety im to nie wychodzi, bo tutaj Avoid pilnuje i zdobywa fragi. Suruczko dokłada również heada od siebie, no i mamy 8-4 dla manieczków. I będziemy mieli pauzę taktyczną od drużyny 1 strzał, 3 karawany.
A nie, tutaj wywaliło jednego z gracza, z graczy terrorystów. Jak będzie mi minuta 40 przerwy. To wuch. No mi sołcz pasuje. Sołcz. Według mnie fajnie brzmi sołcz. Nawet fajniej niż sowuch. Monieczki świetnie radzą sobie w tym meczu. Wynik 8-4 jest zadowalający. Tym bardziej, że wydaje mi się, że to nie jest ostatnia runda, którą Monieczki zdobędą. No dobrze, dobrze, będzie sowuch. Wolisz sowuch czy sołcz? Wiem, że sowuch, no już zauważyłem. To będzie chwila przerwy dla mnie, napiję się trochę wody. Okej. Czekamy jeszcze chwilę. Jeszcze 20 sekund i mecz się rozpocznie z powrotem. Terroryści w komplecie. Widzimy, że finanse obu drużyn nie są jakoś wybitnie duże. Antyterroryści co prawda tych pieniędzy mają o wiele więcej. Terroryści, jeżeli teraz przegrają, no to będą mieli problem. Bo bardzo dużo rund straconych po tej stronie. To bardzo ważna drużyna, bardzo ważna runda dla drużyny Manieczków. Chwila ciszy i zaraz się zacznie. Miejmy nadzieję, że to jest cisza przed burzą. Wsiaku próbuje skrócić trupa. Tutaj na szczęście nikogo nie ma. On już doskonale o tym wie, że to nie będzie wejście na B. Bo... I mamy dwóch zawodników na gali. Ale Advoud naprawdę świetnie sobie radzi. Zdobyła dwa fragi. On na tej gali naprawdę kosi. Już nieraz widzieliśmy, jak on zabijał tam graczy bez większego problemu. On tych pojedynków nie przegrywa. Sowuch z dwoma fragami, ale to za mało, żeby wygrać rundę. Reszta drużyny również musi te fragi dokładać, bo inaczej no jeden strzał, trzy karawany będzie miał problem z tym, żeby się utrzymać w turnieju. No i terroryści podchodzą pod B. Myślałem, że to będzie szybki rush. Trochę nieudany ten nade, ale jeżeli on by wpadł gdzieś tam do tego trupa, to naprawdę mógłby mocno pocharatać drużynę terrorystów. No i mamy counter smoke'a i chyba będzie wejście na B. Widzimy, że już antyterroryści trochę przesuwają się w tą stronę. W momencie, kiedy tak naprawdę przepraszam, a The Vault kryje od gali, to antyterroryści nie powinni nawet próbować wejść na bombsite B, bo rotacja na tym bombsite jest niesamowicie szybka. Bo tak naprawdę momentalnie na bombsite może znaleźć się czterech zawodników. Tu jedyna możliwość według mnie to jest właśnie próba odbicia długiej i szybkiego jakiegoś rushu. Może coś takiego powinno drużyna jeden strzał, trzy karawany spróbować. Tu niewiele zabrakło, a jednak trafiony. Hustler trafiony tym strzałem od PRN-a. Ostatecznie udało mu się zdążyć i zdobyć tego fraga. Ale też mi się podoba to, co robią antyterroryści, czyli drużyna Manieczków. Oni nie stoją ciągle w tej samej kombinacji krycia.
tylko widzimy, że ta obrona się przesuwa w różne miejsca. Czasami jest też tam jeden długa, bardziej jest przesunięta na bombsite B. Czasami widzimy, że tak jak teraz była bardzo przykryta długa, ale brakowało zawodnika od gali. I to jest fajne, coś co nie każdy gracz zauważa, bardzo ważny element tej gry. Czyli rotowanie zawodników, ale drużyna antyterrorystów, odpowiednie ustawianie się i dopieranie. Ale to te antyterroryści otwierają tą rundę. No i Niru będzie miał okazję zabić swojego przeciwnika. Jeszcze Niru? Niru zdobywa tego fraga, a Dwoł dokłada kolejnego. No i to będzie chyba kolejna runda dla drużyny Manieczków, bo tylko Jacob i Frozen przy życiu. Gdyby nie to, że Hustler dostał na początku rundy, to zostałby nienaruszony. Tutaj tylko jeden strzał za wówki na początku rundy trafił drużynę antyterrorystów. No i mamy 11-4 dla drużyny Manieczki. No i ciekawe, co oni przygotowali dla nas na kolejną część tego spotkania, czyli co Manieczki zrobią w drużynie terrorystów. Powiem tak, że Rave, jeżeli wygra swój mecz następny, to prawdopodobnie ich pokażemy jakby za dwa mecze, czyli za jakieś półtora godziny, może dwie. O ile Rave wygra następny mecz, najprawdopodobniej będą grali właśnie jeden strzał, trzy karawany i tutaj pokażemy mecz zwycięzcy tego meczu, czyli jeden strzał, trzy karawany kontra Rave i przegranego z meczu Lucky Five kontra zwycięstwa tego, czyli Manieczki najprawdopodobniej. A my wracamy do meczu, widzimy, że Manieczki podjęły decyzję szybkiego rushu na B. Tutaj Hustler próbuje zająć się przeciwnika na midzie. Niestety nie udaje się tutaj zdobyć żadnego fraga, no i B zostało odpuszczone. Hustler w dobrym momencie wychodzi i to powinno wystarczyć, żeby podłożyć bombę, ale czy wystarczy do tego, żeby wygrać tą rundę? No to za chwilę się okaże. Widzimy Jacob tutaj od tunelu. Bardzo ważny pojedynek, który wygrywa... W sumie Jacob, bo Niro o wiele mocniej obity. Ale frag nie padł na żadne konto. No i Niro tutaj z świetnym fragiem. Mamy dalej wyrównanie, mamy 3-3. No i zostaje 2-2. To pytanie jest, kto teraz wygra. No i udaje się zdobyć fraga i terroryści bez problemu wygrywają tą rundę. Mamy wynik 12-4. Okej, już wracam. Chciałem trochę wymuchać nos. A więc, no tak jak widzimy, Manieczki zdobywają kolejną rundę. Najprawdopodobniej jeszcze jej nie zdobyli. Jacob, bardzo mała liczba HP. Sowuch, on też tutaj wiele nie zrobił, mam tylko USPK. Spodziewałem się tego, że może będzie to samo co w przeciwnej połówce, kiedy to był mecz runda za rundę, jeżeli mówimy tutaj o pierwszych 4-5 rundach. No i Niru tutaj dobrze skraca, dostał do odpowiedniej info i udaje się zdobyć fraga. A Dwoł również pomaga, no i bomba za chwilę wybuchnie. Na szczęście nie pozbawiła terrorystów broni.
No i Manieczki wydaje mi się, że bez problemu dociągnął ten mecz do końca. Świetnie sobie radzą. Teraz antyterroryści postanowili forsować. No i tutaj ważny pojedynek Sowucha kontra Niru. No i tym razem Niru wygrywa ten pojedynek. Chociaż mocno obity, to udaje mu się tego fraga zdobyć, a ten frag jest na bardzo ważny. Jestem ciekawy, czy terroryści podejmą właśnie ten trop wejścia midem. Czy jednak to będzie jakiś inny, inna decyzja kapitana tej drużyny. Widzimy, że Psiaku tutaj próbuje podejść na bombsite B. Ale PRN zdobywa fraga z truszku. Trochę za późno był w stanie zrobić to, co zrobił, czyli ostatecznie zdobył fraga na swoim przeciwniku, bo jednak scout nie zabija jednym strzałem, a szkoda. I mamy wyrównanie 3-3. Bardzo dobry flame rzucony na bombsite tutaj, ostatek musiał uciekać. Musiał się bronić przed tym ogniem. No i bomba zostanie za chwilę podłożona. Jestem ciekawy tylko w jakim miejscu. Paka jest składziona na standardzie. No i Jacob i Frozen przy życiu. Czy będą w stanie wygrać tą rundę? No nie jestem tego do końca pewny. Tylko sam Jacob przy życiu. Będzie ciężko, żeby ta runda padła na stronę na konto antyterrorystów. Tym bardziej, już na plecach jest Zadbolt, który bez problemu zdobywa fraga. No i mamy 14-4. No i teraz chyba będzie wejście długo. Bardzo dobry nade tutaj zadał sporo obrażeń dla Psiaku. Udaje też się zdobyć fraga na odwołdzie. No to jest szansa dla antyterrorystów, żeby przełamać, żeby zdobyć tą jedną rundę oddechu, która pozwoli gdzieś tam troszeczkę wrócić. Ale nadal będzie wiele brakowało do tego, żeby wygrać ten mecz. Bo jak wiadomo, ta drużyna na pewno przyszedła po to, żeby wygrać, a nie po to, żeby pograć. No i mamy wyrównanie. Po jednym zawodniku brakuje dla obu drużyn. Ale teraz Truszku w pojedynku z No Stressem wygrywa go. No ale na szczęście Jacob odpowiada i znów wyrównanie. Bardzo wyrównana runda, ale wydaje mi się, że terroryści tutaj powinni sobie poradzić. Ale wiadomo, tutaj nie można skreślić drużyny. Jeden strzał, trzy karawany. Już w tym momencie, bo teraz wiele zależy od Jacoba. Paka plantowana za bombsidem to pozwoliło przeżyć bez problemu. Dla, jeżeli się nie mylę, to Hustlera. No i paka jest podłożona, a Sobuch się nie spieszy, żeby próbować ją rozbroić. No i terroryści zdobywają kolejne fragi, mamy 15-4. No jestem ciekawy, czy to będzie ostatnia runda, czy jeszcze zobaczymy ich kilka. No i Struczku Hustle z fragami, no i myślę, że Manieczki tutaj nie pozwolą na to, żeby przegrać. Bardzo dobre wejście na bombsite B, widzimy tu już lecą smoki. Nawet drużyna terrorystów tutaj nawet nie próbuje się dogadać na temat tego, którzy to smoka, tylko jak dobrze widziałem, to poleciały aż 3 w jedno miejsce. Bardzo dobry nade, widzimy, że Hustle próbuje pomóc drużynie przeciwnej w wygraniu, ale tylko Sowuch przy życiu i tylko pistolet w jego ręce, no i Manieczki wygrywają swój mecz, mamy 16-4. No wiesz, Polenki, według mnie no trzeba grać dla zabawy, bo jeżeli już gramy na poważnie, to w pewnym sensie CS trochę traci takiej swojej magii. Nie można przesadzać, ale no wiadomo, jeżeli ktoś po prostu sobie robi jaja w każdej rundzie, kiedy trzeba wygrać, no to rzeczywiście można się trochę zdenerwować.